Bardzo fajna grupa jesteście. Dobrze, dobrze mi się z wami współpracuje. Dziękuję za taką. Tak. No grupa jak grupa. No, są grupy troszeczkę silniejsze, są być może troszeczkę słabsze niż nasza. Powiem tak, mamy bardzo atrakcyjnego przeciwnika i super miejsce do gry w piłkę nożną, jaką jest Lazio Rzym. To jest no, fajny wyjazd, atrakcyjny przede wszystkim. Mamy egzotycznego rywala, bo tak myślę o Trabzonsporze. Oczywiście przeciwnik wymagający, bo jak jest w stanie kupić od nas zawodnika za 5 milionów, no to znaczy, że są w stanie stworzyć dobrą drużynę. No i mamy Apollon, który poprzez Puchar Cypru doszedł i byłby, gdyby nie Apol i szczęśliwe losowanie, byłby jedynym przedstawicielem Ligi Cypryjskiej. To bardziej może wyjazd dla kibiców atrakcyjny na Cypr, natomiast no, o tej porze roku w piłkę tam się ciężko gra naprawdę, bo tam jest temperatury są takie dosyć wysokie. Da się wyjść z tej grupy? Wydaje mi się, tak na papierze rzucić to a priori no, powinniśmy powalczyć z Trabzonsporem o drugie miejsce, ale to tak tylko na papierze. Natomiast to, co przyniosą te spotkania, no to wtedy rzeczywiście dowiemy się być może po pierwszych dwóch, trzech spotkaniach, kto rzeczywiście jak się prezentuje w tej naszej grupie. Lazio to silniejszy rywal niż Steaua? Ja nie sądzę, nie sądzę. Powiem tak, obyśmy mieli takie wyniki, jakie mieliśmy w eliminacjach Ligi Mistrzów, to powinno wystarczyć na awans do 1/16. 6 remisów? Proszę? Nie, 6 remisów nie, no 2 żeśmy wygrali. 4 remisy, 10 punktów. A patrzył pan wczoraj na grupę, jaką wylosowała Steaua? Patrzyłem, ale nie przypominam sobie już, ale ciekawie. Chelsea tam bodajże jest, nie? Chelsea już mają ich sprawdzonych, bo już grali z nimi. Nie ma co już wracać myślami, nie wiadomo jak do tyłu. Ja podkreślałem zaraz po samym spotkaniu, że z takim przeciwnikiem przy wyniku 0-2 w 10 minucie to należą się słowa uznania chłopakom, że myśmy tego meczu nie przegrali. A ja tak już później na chłodno, analizując to wszystko, to tego, czego będziemy najbardziej żałować, to tego, że nie wiemy, jak ta drużyna by grała, gdyby wynik był cały czas otwarty. Mam tu na myśli, no, do końca wynik się waży. Jedna bramka strzelona przez nich czy przez nas daje danej drużynie awans. Byłoby, no, tego nie będziemy wiedzieć, bo Steaua rzeczywiście zagrała dobrze, ale tak jak mówię, no, jak się komuś tak dobrze spotkanie ułoży, to po prostu w większości przypadków takie drużyny potrafią to wykorzystać. Ja najbardziej tego żałuję, że nie wiem, jak oni by się zachowywali. Każdy teraz powrót do ligowej rzeczywistości. Liczy pan, że drużyna będzie w Krakowie troszkę taka podrażniona, że w lidze dwie porażki? No mam nadzieję, że właśnie tak będzie, bo dobrze by było wygrać to spotkanie, żeby troszeczkę wróciło też spokoju, bo mamy przerwę na reprezentację i taki pozytywny wynik na pewno by dobrze wpłynął na drużynę i na to liczymy. Chyba dobrze powinno wam się grać w Krakowie, no bo Krakowia za trenera stawowego raczej gra do przodu, nie stawia tam autobusu. Rzeczywiście, fakt. Oni starają się grać piłką. Zresztą z reguły zawsze to cechowało trenera stawowego, którego drużyny chciały grać piłkę, jak się to mówi, na tak, kombinacyjną, kreatywną, ofensywną i rzeczywiście wydaje mi się, że tak będzie. Są już jakieś wieści w sprawie Duszana? No tak, raczej tak, żeśmy przewidywali, to będzie przerwa około miesiąca, tak na pewno, bo nie wiem konkretnie, co tam było, ale jeśli już weszła w grę artroskopia, to trzeba się liczyć z tym, że to będzie minimum miesiąc przerwy Duszana. Pompuje pan już Wojtka z KB, czy to trener bez wąsów?
Nie, no Wojtek wydaje mi się, że nigdy nas nie zawiódł, że tak powiem. I mimo tego, że grał tylko w Pucharze Polski, a są to występy dosyć rzadkie, to zawsze był na tyle skoncentrowany i przygotowany, że można nawet powiedzieć, że nam wybronił drugie spotkanie ze Śląskiem Wrocław tutaj na naszym stadionie. Także zawsze na niego mogliśmy liczyć. Nie sądzę, aby teraz miało być inaczej. Będzie Duszana, Kuby Koseckiego, Bartka Bereszyńskiego, kogoś jeszcze? No nie, chyba wszystkich wymieniłeś, tam czterech tych podstawowych zawodników, tak. Panie trenerze, jak się biliście ze Stiją o Ligę Mistrzów, to puchary były takim absolutnym priorytetem. Teraz jak będziecie grać z europejskiej, trochę się to przesunie na korzyść Ligi, czy... Nie sądzę. Będzie porówno, no bo jednak wiemy, że do grudnia będziemy grali w europejskich pucharach i w lidze. No nie, no chcemy w europejskich pucharach zdobyć jak największą ilość punktów, bo też trzeba sobie powiedzieć, że jest to ważne na przyszłość przede wszystkim, żeby te rankingi coroczne, które się później składają z pięciu ostatnich lat, były jak najwyższe, bo o przyszłości trzeba myśleć i dlatego nie będzie na pewno tak, że odpuszczamy gdzieś tam ligę, bo są puchary, albo odpuszczamy puchary, bo chcemy zdobyć jak najwięcej punktów w lidze. Jedno i drugie jest dla nas bardzo ważne i do grudnia nie chcemy odpuścić niczego, ani Ligi Europejskiej, ani Ligi, ani Pucharu Polski, chociaż mamy tam tylko jedno spotkanie w tym roku z Górnikiem Zabrze, nie wiadomo kiedy zresztą będziemy mogli je rozegrać. Pan wspomniał o tych punktach. Jakim podstawowym celem na tę Ligę Europejską to jest nazbieranie tych punktów, czy jednak wyjście z grupy? Nie no, wyjście z grupy, bo to by była fajna sprawa. Przecież później i tak pierwsze spotkania po wyjściu grupy rozpoczynają się bardzo szybko. Być może w naszym przypadku miałoby to miejsce przed ligą albo... Ostatnio chyba tak było, że pierwszy mecz był przed ligą, drugi po jednym rozegranym ligowym spotkaniu. Także tak, oczywiście, że tak. Przepraszam, panie trenerze, czy w kontekście walki na dwóch frontach nie brakuje wam napastnika? W tej chwili jest w słabej formie, Marek Sagamowski już zawodnikiem na doświadczonym bardzo, ale też ma swoje lata, miał też swoje problemy ze zdrowiem. Patryk Mikita jest no, debiutantem praktycznie. Czy nie brakuje tutaj nikogo na tej pozycji? No, prezes Leśnogorski zapowiedział, że żadnych wzmocnień na Ligę Europejską nie będzie. Mówiliśmy o tym dość często, że napastnik by się przydał, natomiast nie chcemy też i nie chcieliśmy robić nie wiadomo jakiej rewolucji, sprowadzając nie wiadomo ilu zawodników, bo to też nie o to chodzi. Bo jeśli jest ich więcej, to też zawodnicy potrzebują wiele więcej czasu, żeby się zrozumieć, żeby dobrze ze sobą współpracować, współgrać i tak dalej. Tak, rzeczywiście Vlado nie jest w najlepszej formie, no ale to w tym rola trenera, żeby go w jakiś sposób odbudować. Marek Saganowski ma z nami dwuletni kontrakt i na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem, który być może nie gwarantuje nie wiadomo jakiego poziomu w europejskich pucharach, ale jest to bardzo ważny zawodnik na przykład w rozgrywkach krajowych czy Pucharu Polski. Mikita, kolejny chłopak, który zaczyna swoją karierę. W większości przypadków wydaje mi się, dzisiaj to mówię, nie wiem jak rzeczywiście będzie, ale raczej tak będzie, że będziemy grali jednym napastnikiem. I wydaje mi się, że musimy sobie właśnie z tą trójką napastników poradzić do końca przynajmniej grudnia. A powiem tak, jeśli chodzi o transfery, no, nawet teraz, na ostatnią chwilę, być może moglibyśmy coś zrobić, bo takie oferty się pojawiły, niektórych ciekawych propozycji zawodników. Natomiast no, chcemy poprawić przede wszystkim w Legii scouting. My nawet zawodników, których żeśmy sprowadzali, widzieliśmy niektórych 2-3 razy, niektórych 3-4 razy. To wszystko jest za mało. To po prostu jest za mało. To jest trochę liczenie na szczęście. Jeśli już żeśmy postanowili sobie, że jest Michał Żewłakow, który powinien poukładać odpowiednio tą siatkę skautów, no to musimy mieć też trochę cierpliwości, żeby
on to zrobił i żebyśmy spokojnie mogli obserwować zawodników na tych pozycjach, które nas interesują i wtedy ten procent błędu na pewno będzie o wiele bardziej zaniżony, jeśli chodzi o transfery. Nie wiem, bo myśmy nie ukrywali znowu, że u nas funkcjonuje nie wiadomo jak dobrze scouting. Tak nie było i tu na pewno jest duża możliwość progresu. Panie trenerze, wspomniał Pan, że Pańską rolą jest też między innymi odbudowanie formy Lado. W czym tkwi jego problem? Ten spadek formy? No nie jest łatwo to wytłumaczyć, bo ja też z Lado rozmawiałem i czuję się dobrze, nie ma żadnych problemów. Nie sądzę, żeby mnie okłamywał, ale no mówi, że nie ma problemów żadnych. Być może po prostu jest to zniżka formy, gdzieś nie chcę to zaskoczyć i w takich momentach no musimy być cierpliwi i tak jak powiedziałem, ja Vlado muszę odbudować, tak samo jak staram się odbudować Elio Pinto, na którego też liczymy bardziej. To są rzeczy, które w przeciągu całego sezonu po prostu się zdarzają i nie wszyscy w tym samym momencie są w odpowiedniej formie. A czy Elio dalej brakuje czasu, czy to jest jednak jakiś inny problem w tym momencie? Nie, no tak jak mówiłem niejednokrotnie, no grać 6-7 lat w Lidze Cypryjskiej, to czy w jednym miejscu, bądź nie jakim, w jego przypadku akurat w Lidze Cypryjskiej, człowiek się przyzwyczaja do jakiegoś stylu gry, do rytmu meczowego, do klimatu, do formy treningu, jaki w tym klimacie jest i jego po prostu kosztuje o wiele, wiele bardziej przystosować się do tego no, agresywnego pressingu, do gry kontaktowej, do bardzo częstych przerywanych akcji. Mało w tym wszystkim jest takiej płynności w grze. Treningi na pewno też są zupełnie inne, bo mogą być one zrobione na większej intensywności, bo jednak no, tutaj pogoda nam tak nie przeszkadza jak w ich warunkach. Panie trenerze, wracając do Ligi Europy. Mierzą się z Lazio, stanie się przeciwko Mirosławowi Klozy i Brazylijczykowi Hernanesowi, podstawowym zawodnikowi na Pucharze Konfederacji. I Mierzejewskiemu w tym. Tak, w Trabzonsporze Mierzejewski, Didier Zokora, Florał Malouda i podobno ostatnio zakontraktowany Jose Bozimba. To będzie bardzo wartościowa weryfikacja przydatności zawodników. Nie, no oczywiście, że tak. Wiedzieliśmy, że w grupie rywale będą na pewno bardzo wymagający, bo tam no, ciężko się gdzieś w jakiś sposób znaleźć. No akurat miał szczęście i Tromso i Apoel, że zostali wylosowani i zagrają tam, ale po to się gra w europejskich pucharach i chce się dojść jak najdalej, żeby właśnie zmierzyć się z takimi drużynami, atrakcyjnymi rywalami, bo to daje dużo każdemu z zawodników, kiedy gra naprzeciwko takiemu zawodnikowi o takim nazwisku. No to jest coś, co dodaje ci doświadczenia i chęci do pracy i wiesz bardzo często, w jakim miejscu się znajdujesz, bo grać przeciwko Lazio, no to wiemy, że jest to zespół naprawdę markowy. Dziękuję bardzo.